Rokoło powstało około 20 lat temu, po to, żebyście mogli Państwo odwiedzać piękne miejsca Puszczy Noteckiej. Dlaczego warto odwiedzić Brokoło? Dlatego, że jest poza, że tak powiem, dużymi miejscowościami, nawet oddalone jest od wioski zasadniczej 1,5 kilometra. Usytuowane jest na ogromnej polanie, ponad 10 hektarów, wśród lasów iglastych, które cennie wzbogacają nas w tlen. Rodziny z dziećmi mogą, mało tego, że podziwiać się okoliczną przyrodę, mogą kąpać się w stawie. Mamy tutaj dwa stawy po 15 arów, można w nich łowić również ryby. Pomagamy przy spływach kajakowych, przy kontakcie ze zwierzętami, których u nas jest dostatek. No i przede wszystkim duża oferta konsumpcyjna naszych własnych warzyw, ziół i przetworów. Jest wiele różnych gatunków roślin spoza nawet naszego rejonu. Adoptujemy te rośliny, szczepimy, przenosimy takie, które gdzieś w innych ogrodach zawadzają, po prostu je adoptujemy. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednej bardzo istotnej atrakcji. To jest o złotym pociągu, który w tym roku został odrestaurowany przez nas. I jest to jedyny złoty pociąg, w którym wędrujemy po Kniejach, po Puszczy Noteckiej, po miejscowościach naszej gminy. Rozmawiamy z naszymi tutaj gospodarzami gminy. Jest to taka fajna wycieczka krajoznawcza, oczywiście z pilotem, z omówieniem, z muzyką. Jest wesoło. Odwiedzamy również Pradolinę Noteci, która zupełnie inaczej wygląda niż tutaj nasze centrum Puszczy Noteckiej. Warto to zobaczyć, warto przyjechać i warto poddychać tym powietrzem. Warto po prostu być zdrowym. Pole namiotowe jest całkowicie uzbrojone w energię, w ciepłą wodę, 5 prysznicy, toalety, wiata na niepogodę, ławki, ławostoły, miejsce na ognisko. Kempingiem. Można przyjechać kempingiem, można się podłączyć pod prąd. To myślę, że praktycznie w samym lesie. No. Jasne. Trudno tu więcej coś powiedzieć. Idealne miejsce na wypoczynek. Także serdecznie zapraszam do Brokowa. Brokowo jest niecodzienne. Sami się o tym przekonacie. Więc cóż, do zobaczenia.